чуєш? Добре, ти здавати по ньому модулі, так що от в книжку собі купіть, а якщо буде, може нічого відійти. Запишемо на філологію германську на каву. Szanowni Państwo, witamy serdecznie władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Mamy wszystkich Państwa rektorów, pana rektora profesora Janusza Gruchałę, panią profesor Marię Ruda, prorektora do spraw studiów i pana doktora Władysława Witalisza, rektora do spraw promocji, prorektora do spraw promocji i rozwoju naszej uczelni. Chciałbym oddać głos panu rektorowi. Szanowni Państwo, z pewnym opóźnieniem otwieramy dzisiaj Festiwal Nauki, który odbywa się w ramach krośnieńskich juwenaliów. Opóźnienie jest spowodowane tym, że zapeszyliśmy wczoraj i pogoda dzisiaj nas troszkę straszy, ale jest prawie pewne, że słońce wyjdzie. Nasi ludzie mówią, że tylko przelotne opady będą. Wiara przenosi góry, wiara rozpędza chmury, więc... Dzień dobry, witam Państwa. Justyna Pochankę w kolejnym wydaniu Faktów. Dzisiaj przy ulicy Rynek Zero w Krośnie odbywają się już 12 juwenalia studenckie. Tłumy ludzi zebrało się na krośnieńskim rynku, by móc choć na chwilę poczuć ten wspaniały studencki klimat. PWSZ, nie dla idiotów. Nadajemy teraz komunikat z ostatniej chwili. Studentki pedagogiki na tutejszym PWSZ-cie zakwalifikowały się do półfinału znanego show You Can't Dance. Zdałeś maturę? A ty? Zdałeś? A ty jesteś odważna? A ty? A ty jesteś spontaniczny? Super, wszyscy jesteście świetnymi kandydatami do naszego studium. Przyjdź do studium, trafisz w sedno. Taką szkołę ma się w życiu tylko jedną. Naszą domeną jest praca w małych grupach oraz działanie, tworzenie, wspólna praca, Od jutra nie piję. Od jutra się uczę. Dziękuję, nie jestem głodny. To wszystko. Kto to tak śpiewa? Polacy z żubrami. No co? Nie wiem, może żubry chciały wystąpić w puszczy. No ale wiesz, bitwa miała być. No, miała. Cuksa? Urodziny mam, żona kazała rozdać zakonowi. No to najlepszego. Entschuldigung! Krzyżacy! Całe szczęście, że jeszcze pamiętamy ten polski. Ja. Sometimes to discover
językami dwujęzykowych studiów dla tłumaczy. Jest to nowy kierunek na naszej uczelni. W naszej specjalności studiuje tylko 30 osób, ale dzielimy się na dwie grupy. Grupę angielsko-niemiecką i grupę angielsko-rosyjską. Chcielibyście Państwo teraz przybliżyć mniej więcej to, z czym spotykamy się w trakcie naszych studiów. I dlatego przygotowaliśmy dla Państwa quiz językowy i do poprowadzenia tego quizu poproszę teraz swoją koleżankę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz quiz ma na celu sprawdzenie zmysłu językowy polskich studentów. Zapraszam jakiegoś może ochotnika. O, tutaj koleżanka się wyrywa, zapraszam. Lista przeboju, sport, ogłoszenia matrymonialne, jak szybko schudnąć. O, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ogłasza nabór studentów na pierwszy rok studiów. Wyjedź za granicę, zarób szybko pieniądze. Praca od poniedziałku do piątku, weekend wolny. Może to jest pomysł. Coś z życiem zrobić. Oj tam, jaki ty tam delikatny. Chłop jak dąb. Pomyśl, wyjedziesz za granicę, pozwiedzasz, zarobisz kasę, kupisz sobie samochód, najnowszy telefon, iPoda, czy ty, co tylko zapragniesz. A w pracy każdy weekend wolny. Jedź za granicę, a nie pożałujesz. Synu, oj synu, zastanów się. Życie to sztuka dokonywania wyborów. Teraz musisz podjąć decyzję i wszystko od tego zależy. A jeśli podejmiesz decyzję, nie masz już odwrotu. Samochód się zepsuje, zardzewieje. Telefon wyjdzie z mody, a za granicę to ty na Erasmusa możesz jechać. Tam też będziesz miał weekend wolny i nie tylko. Idź na rolnictwo, nauczysz się wypełniać wnioski, dostaniesz kasę z Unii Europejskiej. Nauczysz się ekonomii, gdzie inwestować, w co? Nauczysz się o roślinkach, zwierzątkach. Zabłyszczysz wiedzą w towarzystwie. Albowiem zaprawdę powiadam ci. Idź na rolnictwo, a twoja wiedza będzie jak stąd, dotąd. No tak, po liceum to ja jeszcze niewiele wiem. A tak, pójdę na studia, one może szybko przeminą. Postanowiłem tak. Pójdę na studia do Krosna, pójdę na rolnictwo. Zaraz będzie piosenka. Na rolnictwie życie płynie, wszystko jest tu jak na szynie. Wykładowcy, fajna sprawa. I nauka, i zabawa. Prace terenowe mamy. Raz na semestr wyjeżdżamy. Na rolnictwie fajnie jest. Można kumpli poznać też. Tak. Co się stało? Był wypadek. Moja żona jest w ciąży i straciła przytomność. Zaraz wezmę pogotowie. Halo, pogotowie? Był wypadek na ulicy, proszę przyjechać. Gdzie ta karetka? Ona krwawi. Spokojnie, zaraz przyjedzie. Jedzie karetka, jedzie. Wprost nie mieści w głowie. Święty Piotr idzie, zaraz się dowiemy, o co chodzi. Chwała Bogu!
Cześć, święty Piotrze, słuchaj. O, cześć Bogu. No słuchaj, co tam się dzieje? Jakieś burdy, hałasy, ktoś kopie w bramie, o co chodzi? A, Bogu, towaroznawcy przybyli, no i wiesz jak to jest. No. Znowu? Znowu, bo są niezadowoleni ze swojej przeszłości, mają do ciebie o to żal. Ciekawe o co? Co ja im zrobiłem? No jak to, co ktoś im doniósł o magicznej księdze, która zmienia przeszłość. Ciekawe kto? Ja nie. Ja tak samo nie. No, widzę, że... Dobra, nieważne. Powiedzmy, że ja to powiedziałem. Dobra. No więc, pod koniec czerwca 2010 roku minister postanawia utworzyć nowy i fyniecki kierunek, jakim jest towaroznawstwo. No. Witam bardzo serdecznie. Juwenalia się zaczęły, przedstawimy co umiemy, pośpiewamy, pośmiejemy, więc ogólnie pokażemy. Tiri, tirówka, wspólna wędrówka, góry, plaże odwiedzamy, wszyscy browar wybijamy, hej! Tak spędzamy czas, tarara, góry, plaże odwiedzamy, wszyscy browar wybijamy, hej! Tak spędzamy czas. Inżynieria środowiska. Inżynieria? Znowu? Tak. Czego chcą? Panie, skończyli robotę, przyszli po kolejne zlecenie. A w dodatku ktoś im doniósł o magicznym polonezie, który przenosi w każde miejsce w przestrzeni. Tak, tak, do Rosji. Przynieśmy ich tam. Proszę bardzo. Skrybo, czytajcie. Inżynierzy poprowadzili gazociąg z Krosna do Moskwy. Do granicy z Ukrainą szło gładko. Później przystawiło. Nie ma wody na pustyni. Inżynieria zaraz coś uczyni. Jak kierownik tutaj nas przyciśnie, z wodociągu woda zaraz